Witam kochani bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot, tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj karty dnia na dzień 24 marca. Także zaczynamy. Karty Tarota i Lenormand. 24 marca. Co nam tutaj Tarot dopowie, wyjaśni. Piątka monet. No, rzadko wychodzi ta karta, ale czasem wychodzi. Są pewnego rodzaju ograniczenia zdrowotne czy tęsknoty. Jest tutaj taka chęć, moi drodzy, spowolnienia. Być może będziecie czuli jakieś zdrowotne ograniczenie. Tu mogą pojawić się różnego rodzaju stany zapalne, na przykład w układzie pokarmowym, albo też jakiś nagły ból, czy to rwa kulszowa. To są takie, moi drodzy, tutaj prognozy zdrowotne. Też w tych emocjach piątki mówią o brakach, tak? Piątka monet szczególnie o brakach, brakach, nostalgii, tęsknocie za kimś. Też ja bym powiedziała, że tutaj uważamy na wydatki, bo może być tych wydatków bardzo dużo. No dobrze, tak wychodzi, moi drodzy, ale zobaczmy kartę Lenormand, może nam coś tutaj wyjaśni. Jest karta gwiazdy, czyli nie jest źle tak naprawdę, bo pomimo takich smuteczków, to mogą być te smutki takie wewnętrzne, jakieś ograniczenia w waszej głowie, w umyśle. A tutaj ta karta gwiazdy mówi o tym, że przychodzi bardzo dużo od ludzi do was, przychodzi od wszechświata bardzo dużo, bo należy się cieszyć z tego losu, który macie. Jesteście lubiani, jesteście na dobrej drodze, może być tylko lepiej. Także nie należy się martwić takim chwilowym ograniczeniem jakimś, który wynika też może nie tyle z waszego charakteru, ale z tego dnia, ze złego samopoczucia. Także macie dobry los, jesteście urodzeni pod dobrą gwiazdą i przyjdą do was radosne chwile, przyjdzie do was naprawdę dużo spokoju i przede wszystkim rozwoju, tak? Bo pamiętajcie o tym, żeby się nie smucić zbyt długo, żeby się nie martwić, bo oczywiście jest dobra, szczęśliwa gwiazda, która już wkrótce wam zaświeci. Także moi drodzy, pozdrawiam i życzę fantastycznego dnia. Do usłyszenia.